Ale ostatnio mieszanka samochodów na kanale, każde z innej parafii, ale to w motoryzacji jest piękne, że jest ona po prostu bujna. Idzie wiosna, drogowcy już powoli przestają sypać solą, także na kanał powoli wjeżdżają takie oto, można nawet już powiedzieć, klasyki, a co? Słuchajcie, lata 80. turbo diesel. Taka oto bawarska rodzinna limuzyna. Niesamowita historia. Ten samochód w ogóle jeździł od początku swojego istnienia w Polsce. No zobaczcie, takie BMW na czarnej blaszce. No na początku lat 90. był to naprawdę szał. W dzisiejszym odcinku trochę Wam o tym samochodzie poopowiadam. Skoczymy sobie dziś również na próbę autostradową. Jednak próbę autostradową postanowiłem, że będzie wyodrębniona. Będzie to kolejny odcinek. To co, ciśniemy z tematem. No wprawdzie jest to BMW, ale puścić tutaj przy niej Wiksę jakoś by tak chyba nie pasowało. No coś pięknego, BMW 524 TD, morska zieleń, ekonomiczny sześciocylindrowy diesel pod maską, egzemplarz ten wyposażony jest nawet w klimatyzację. Może na początku omówię Wam historię tego egzemplarza, ponieważ no jest to niesamowicie ciekawe. Auto ma aktualnie 34 lata na karku i od początku jeździło w Polsce. Pan, który zamówił sobie ten samochód, musiał to zrobić na targach motoryzacyjnych w Poznaniu. Auto zarejestrował dopiero w 1990 roku. Jeździł nią naprawdę długo. Auto ma aktualnie niecałe 250 tysięcy kilometrów przebiegu, takie realne. Aktualny drugi właściciel mają dopiero od kilku lat, także postanowił nawet zostawić tutaj stare czarne numery. Odbiór tego samochodu nowego odbył się w Monachium. Później Wam pokażę wszystkie pisma. Jest to przedlift, ale myślę, że nie można powiedzieć, że jest to aż taki jakby bardzo archaiczny samochód, ponieważ no, projektując E34, no to brano już pod uwagę jakieś strefy zgniotu, projektowano ją komputerowo. Ten samochód można nawet już sobie podłączyć pod komputer. Jest tutaj złącze diagnostyczne. Co tutaj mówić? Jest to klasyka. Może niektórzy powiedzą, że jest to jeszcze youngtimer. No jak dla mnie, no to już w zasadzie ja bym uznał, że to jest jednak już klasyk. Mamy wąskie nerki, bo były też E34 z szeroką nerką, też była wtedy inna maska, grill, no cały prawie front był w sumie inny, bo to jest tak, w polifcie E34 każda miała szeroką nerkę, jednak przed liftem wersję z V8. W ogóle chciałbym zwrócić tutaj uwagę, jakiej wielkości jest ten grill, a jakie grille są teraz. Różnica jest zauważalna, jednak cechą wspólną BMW-ki takiej jakiejś nowej czy starszej jest po prostu taka elegancja i takie sportowe zacięcie sznyt. Chyba każda BMW 5 wygląda tak, jakby po prostu chciała jechać szybko. Tak było też tutaj, no wiecie, 35 lat i takie coś widzicie na drodze. W ogóle 35 stopni i ktoś będzie taką BMW sobie jechał z zamkniętymi szybami, bo przecież jest tutaj klimatyzacja półautomatyczna. Tył wygląda w ten sposób, no dobrze wiemy, jak wygląda BMW E34. Takie typowe, charakterystyczne BMW. No już w E39 zrezygnowano z tego typu lamp. Ale finalnie później do nich powrócono właściwie. No E39 piękny samochód, ale miała taką małą lampę. E60 no to w ogóle wystrzałowo, banglowo. Ale F10 czy tam G30 ponownie do tego nawiązuje. Sporo charakterystycznych przetłoczeń, przełamań. No zobaczcie, jak Wam pokazuję ten samochód z tej perspektywy, nawet moglibyście pomyśleć, że jest to BMW E38 albo raczej E32, bo w sumie to byłoby bardziej spójne, jeśli chodzi o rok produkcji tego egzemplarza. Jeśli chodzi o felgi, BMW-owskie BBS-y. Zobaczmy, jakie to są opony. 215x60, felga 15-calowa, kawał oponiska, ale jak najbardziej ma to wpływ na komfort. Wtedy nie ładowało się do jakichś takich dieselków potężnych felg raczej. No w tym egzemplarzu znajdziemy absolutną spójność, nawet oryginalny prospekt BMW, w ogóle cała historia tego samochodu jest udokumentowana. I okej, zajrzymy sobie do bagażnika. Tu się otwiera bagażnik. Jest całkiem obszerny, może nie jest za wysoki, ale dostęp do niego jest bardzo spoko. Jest też niesamowicie szeroki. No, samochody z latami rosną. No, aktualnie chyba najnowsza BMW 3 nawet jest większa od takiej E34, ale też mamy tutaj pełnowymiarowe koło zapasowe na przykład, a w trójce nie byłbym chyba taki pewien. Zajrzyjmy sobie do tyłu, posłuchajmy tego, jak się otwierają i zamykają drzwi.
No jak dla mnie piękny dźwięk, zero tutaj zastrzeżeń. Czuć, że ten samochód nie był po prostu ruszany i tutaj kombinowany. Wszystko to chodzi tak delikatnie. Boczek drzwiowy, mięciutki. Tutaj chrom, to nawet jest po wewnętrznej stronie, dodatkowa listwa. Tutaj miękko, miękko. Cały w zasadzie jest z miękkiego materiału. I tutaj tkaninka, zresztą bardzo miła w dotyku. Kieptaca, korbotronik, także pasażerowie mają tutaj pełną kontrolę nad wdychanym powietrzem. Mega sprawiedliwy welur. Ogólnie zawsze mówię, że w samochodach francuskich jest taki niesamowity, przyjemny welur, ale tutaj równie petarda. Wejdziemy sobie do tyłu. W ogóle zdziwiony jestem, że w dzisiejszych samochodach jakoś weluru się nie robi. Przestrzeń pasażerska z tyłu, mam 198 cm wzrostu. Ten fotel wyregulowany jest pode mnie, pod taką poprawną pozycję za kierownicą. I ogólnie mieszczę się tutaj, ale na styk. No kolanami dotykam fotela. Tak jak mówiłem, no starsze auta są zawsze troszeczkę mniejsze, ale kanapa. Ja piernicz, ja się tutaj rozpływam. Podłokietnik, również taka fajna bułeczka. Mega ciekawie się tutaj zapina pasy. Proszę. Od tej strony jestem zaskoczony stanem wnętrza tego samochodu. Przebieg, bo wcześniej mówiłem, niecałe 250 tysięcy kilometrów. Proszę, takie fotele. Zobaczcie sobie ogłoszenie E34, jakie one po prostu potrafią być już wysiedziane, porwane i tak dalej. Tutaj jest świetnie. Jeśli chodzi o featurey z tyłu, no to dwie popielniczki. No kiedyś lubiono, wypadało nawet palić papierosy, nawet w urzędach i tak dalej. Ale jak ktoś sobie palił papierosa, no to tutaj szybkie wywietrzenie, nawiewy na tył. Okej, przejdziemy sobie do przodu. Petarda. Coś niesamowitego, ten samochód ma tyle lat na karku. Te drzwi tak się zamykają i otwierają, często w nowych samochodach jest gorzej. I co, boczek drzwiowy tutaj też jest cały, miękki. Ale kurczę, tutaj muszę się odnieść do niektórych komentarzy, że no wiele osób pisze, że po prostu kiedyś samochody nie były takie plastikowe. Zobaczmy tutaj, jaka jest klameczka. Z takiego twardego, ordynarnego plastiku. No tak kiedyś było. W latach 80. to nawet modnie, jak auto było właśnie bardziej takie plastikowe. No nie mieliśmy jakichś tam, nie wiem, czarnych, tych chromowanych zderzaków i tak dalej, no to już nie te lata. Przestrzeń pasażerska z przodu, miejsce kapitana tego statku. Proszę. Sprawiedliwe zbliżenie, taki stan. Samochód ten ma 34 lata. Zwróćcie uwagę na regulacje. Jak to w BMW, czy to nowszym, czy to starym, fotel pod siebie wyregulujemy praktycznie idealnie. Idealna pozycja za kierownicą w starszym samochodzie, no ponad 30-letnim, to też wcale nie jest taka oczywista sprawa. No, dla niższej osoby ok, ale ja przy 2 metrach wzrostu często spotykam się z takim czymś, że po prostu no, ciężko mi usiąść jakoś tak wygodnie. A tutaj jest ok. Ale trzeba przyznać, że jestem zaskoczony fotelami, ponieważ kanapa z tyłu jest twarda. A tutaj fotele z przodu są takie dość sztywne, trzeba przyznać, szczególnie oparcie. Kiedyś na kanale było W124 z takim bardzo niskim przebiegiem, chyba 40 tysięcy kilometrów i tam fotele przednie też wcale nie były takie miękkie, a wręcz, no jak tutaj, takie mięsiste, o. No ktoś kto mówi, że w takim aucie mogą być takie super miękkie pufy z przodu, no to po prostu może są już trochę wysiedziane. 249 741 km. Liczniki klasycznie prosto. Proszę, tutaj w litrach kiedyś duże baki paliwa były ponad 80 litrów. Ekonomizer. Akurat tutaj komputera pokładowego nie ma. Od razu konsola centralna. Ale też nie ma tego najbiedniejszego zegarka, takiego okrągłego, analogowego. Jest temperatura, data, oczywiście taki cyfrowy wyświetlacz, oryginalne radio BMW. I proszę, to jest chyba rzadko spotykana opcja w 524TD. Klimatyzacja i to nawet chyba nie manualna. Wprawdzie nie ma tutaj napisu auto czy tam przycisku, ale temperaturę można sobie tutaj precyzyjnie wyregulować. Także ja to zaliczam, że jest to po prostu klimatyzacja półautomatyczna. Kierownica nie ma podcięcia, nie ma bicepsów. Wieniec też jest jeszcze cieńszy taki. To jest ciekawe, że nawet kierownica jest tutaj normalnie taka gumowa, nie jest akurat obszyta skórą. A tutaj gałęzia
Tutaj góra chyba też jest gumowa, dopiero tutaj jest skórka. Perspektywa z oczu kierowcy. Widoczność w tym samochodzie no jest bardzo dobra. Wprawdzie nie mamy tutaj jeszcze czujników parkowania i takich rzeczy, ale lata 80. Kabina jest fajnie prześwietlona, też są cieniutkie słupki. Fajnie się tym samochodem tak na co dzień by jeździło. Lusterka. Przyciski od odpalania świateł. To jest oświetlenie licznika. No i tutaj wiadomo, i ty przeciwmgłowe. BMEczka, no to mamy tutaj ciepłe czy zimne ma nam lecieć z tych nawiewów. Nawet tutaj możemy sobie włączyć albo wyłączyć nawiew. Deska rozdzielcza skierowana jest w stronę kierowcy i to tak wyraźnie jest mięciutka tutaj u góry. W ogóle po latach nawet nie ma tutaj żadnych na niej spękań. Tutaj z dołu, tutaj też jest miękko, miękko, tutaj jest miękko. Tu też jest miękko, zobaczcie jakie to jest elastyczne nawet, to jest taka guma. Ręczny normalny, tutaj nie jest obszyty skórą, tutaj tak. Ten centralny panel jest wykonany z takiego twardego, po prostu normalnego plastiku, ale nawet jak go się przyciska, to nic nie wydaje z tutaj z siebie żadnych dźwięków. Popielniczka z przodu, o i to jest jeszcze twarde. Proszę. Tutaj no mam wrażenie jakby to po prostu była skóra. Jeszcze może zajrzyjmy do schowka. Schowek opada tutaj raczej tak bezwładnie. Tutaj mamy nawet taką linkę jakby, tasiemkę, ale jest cały miękko wykończony. Proszę, BMEczka, latareczka. I to jest taka wisienka na torcie tego samochodu. Pełen komplet dokumentów. Zobaczcie, no jakieś instrukcje obsługi, wszystko, te etui nawet. Jest oryginalne, BMW serwis, ale PAL 6 z instrukcjami. To powiedzmy jeszcze mogło się zachować, bo się trzyma to w aucie. Tutaj jest pełny pakiet dokumentów, jakieś cła i tak dalej. Proszę, oryginalna koperta nawet. No, odbiór samochodu z Monachium i tutaj jeszcze. Pełna konfiguracja, wyposażenie, wersja Island Grün Metallic Anthracite Soft. O, nawet sportowe zawieszenie tutaj jest za dopłatą, 118 marek. No auto ogólnie kosztowało co? Taka konfiguracja ze wszystkim, export deposit, full casco, 10 tage, 42 272 marki niemieckie. Proszę, tutaj kolejna pierwsza lepsza kartka. Für den Export nach Polen. I cały cennik. Tyle wtedy kosztowały BMW. No, to jest ważny, fajny papier taki. W tym samochodzie znajdziemy wszystko, jak mi tutaj właściwie wcześniej pokazywał. No, grot nawet taki mały, etui. Jest to po prostu zaskakujące, jak to wszystko jest kompletne. Zajrzyjmy sobie jeszcze pod maskę. Maska. Jest to chyba nawet ostatnie BMW, jakie wyprodukowano, w którym maskę podnosi się w ten sposób. I co? 2,4-litrowy turbodiesel. Spójrzcie, jak ten silnik świetnie wygląda. No pełen old school. Na wierzchu, czy też zagłębimy się przykładowo tutaj, mamy złącze diagnostyczne. Pod kompa możemy sobie normalnie podłączyć pod komputer ten samochód, te błędy sprawdzić, skasować i tak dalej. Poczekajcie, muszę tutaj wycelować. Aha, bo tutaj tak trzeba wycelować takim bolczykiem jakby. No i dopiero. Na wierzchu turbina, dolocik, dolocik jest tutaj gdzieś, chyba jest, tutaj z dołu gdzieś wyprowadzony. 2443 cm sześcienne pojemność, 115 koni mechanicznych, 220 Nm. Oczywiście mamy tutaj tylny napęd i manualną pięciobiegową skrzynię biegów. Auto waży jakoś 1400 kg, troszeczkę więcej. Ale zużycie paliwa, jak się okazuje, jest całkiem znośne. To jest według starych norm jeszcze liczone przy 90 km na godzinę 5,1 litra, przy 126,6 w mieście 9,5. I te stare normy są ogólnie dość realne. Właśnie takie fajne, 90-120 km na godzinę, tak jak ja mierzę w testach eco-drivingowych. Kiedyś miałem E55 AMG W210, też miał tam zużycie paliwa podawane według starych norm i jak najbardziej się to wszystko pokrywało, jeśli chodzi o osiągi. No to auto przyspiesza do pierwszej setki w 12,9 sekundy, ale nie będziemy tego testować. No szacunek dla starszych, jeszcze czeka próba autostradowa przecież.
Prędkość maksymalna 192 km na godzinę. Jak na tamte czasy, na rok 88-89, takie osiągi jak na turbo diesla naprawdę spoko. Okej, to jeszcze w tym odcinku omówię Wam wrażenia z jazdy i będę zmierzał powoli kręcić kolejny odcinek na przejście graniczne w Kołbaskowie. Ale old school, ale nostalgia. Ale jeszcze bardziej nostalgicznie jest wtedy, gdy odpalimy ten silnik. Może taki mały soundcheck z różnych perspektyw. Jak Wam się podoba? No aż miło sobie takiego starszego dieselka posłuchać. No hashtag sprawiedliwość jak najbardziej. Światła włączone. Momencik. O. I powoli ruszamy. Tak nawet troszkę leniwie. Kurczę, wiadomo, nowoczesne samochody są oczywiście troszkę cichsze, lepiej wyciszone. Silniki też pracują bardziej aksamitnie, no gdy wsiądziemy w takie nawet 520D, to oczywiście w porównaniu do E34 524D praktycznie nic nie będzie słychać. Ale w tym samochodzie właściwie nie o to chodzi. Właśnie fajnie, że słychać ten silnik. Możemy sobie poklekotać tu i tam. No, próg zwalniający też fajnie, BMW sobie przejechała. Tak z jednej strony miękko, też mamy tutaj kawał opony, ale z drugiej nie jest taka rozlazła wcale, w końcu to BMW. Ale nawet gdy tak przejeżdżamy przez jakieś wertepy, w ogóle nic tutaj się nie odzywa. Ponad 30-letni samochód, ćwierć miliona przebiegów. Właściwie przebieg nie jest tutaj wcale taki duży, ale auto chyba 11 lat stało po prostu i wymagało napraw. No i właściciel tutaj, w ogóle to jest ciekawe, że właściciel jechał sobie rowerem i przy drodze po prostu, znaczy za płotem przy warsztacie stało takie BMW, on o nie podpytał, no i finalnie je ma. Drugi właściciel dopiero. No akurat tutaj obrotomierz nie działa, rozmawiałem też o tym problemie. Właściwie połowa tutaj nie działa licznika. Trzeba byłoby nowy licznik kupić. Może ktoś z Was ma taki licznik, no to niech się odezwie w komentarzu albo napisze do mnie maila. Właściciel chętnie kupi, bo ciężko jest znaleźć taki element. No i teraz, proszę Państwa, jedziemy sobie po bruku. I co? Nic. Kultura. Jezus Maria, kurczę, nawet nowe samochody potrafią troszeczkę tak się coś tam może odezwać na tej ulicy konkretnie. Jest to ulica Cukrowa w Szczecinie, a tutaj no zero. Jest to niesamowite. No i tutaj sobie troszeczkę depniemy. Okej. I tutaj jest troszeczkę turbodziela, no jest to starszy silnik, także turbodziela jest troszeczkę większa. Przy wyższych obrotach dopiero czujemy, jak tutaj turbinka zaczyna nam pomagać i nas wyraźnie tak, no, tak korzystnie odpychać. Ale no co, taka charakterystyka. Jeśli chodzi o prowadzenie, to układ kierowniczy jest tutaj precyzyjny. Auto wiadomo, no lata 80. No to jesteśmy w stanie rozbujać na boki ten samochód. Nawet ze względu na te opony, no gdyby tutaj założyć opony o niższym profilu, no to naprawdę byłoby tutaj w miarę tak sztywno jak na segment E. A tak? Takie lekkie bujnięcia są odczuwalne. No kurczę, jak widzieliśmy według winu, nawet jest tutaj sportowe zawieszenie. Sportfahrwerk. Ale ten dźwięk silnika tutaj jest naprawdę tak kojący. Bardzo ładnie chodzi w ogóle. No 6 cylindrów. Jestem zaskoczony w ogóle, w jakim stanie jest ten samochód. Jedzie się nim
Naprawdę strasznie przyjemnie. Fajnie w ogóle tutaj by się spało na miejscu pasażera, jakbyśmy jechali w trasę takim autem. No to bym tutaj kimał jak szalony. No może nawiew sobie troszeczkę bardziej ustawimy. W ogóle bardzo cichutko chodzi dmuchawa. W czasie jazdy słychać, że jest to jednostka diesla, ale dźwięk, tak jak powiedziałem, jest raczej bardziej kojący niż przeszkadzający. No może jak stoi auto na wolnych obrotach, no słyszymy taki bas jakby bardziej, no to najbardziej wtedy słychać, że jest to diesel. No zaraz przejedziemy z terenu zabudowanego, chociaż przejedziemy się te 90 km na godzinę tutaj w stronę kołbasy na degustę. O! Konkurent sprzeciwka, W124. Oj, W124 to bardziej jest taki pontonowany zdecydowanie w porównaniu do BMW. I wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. Trójeczka 50 km na godzinę. No, 12,9 sekundy do setki. Ten samochód wcale nie musi zapierniczać. On ma być ekonomiczny. Taki wóz typowy do przemieszczania się, znaczy typowy, w 88 roku, w 89 roku, kiedy został wyprodukowany, była to naprawdę luksusowa limuzyna. Luksusem była tutaj klimatyzacja. O, jadąc te 90 km na godzinę, słyszymy delikatny pomruk silnika. Już tak bardziej nie wiem, czy z wydechu, czy bardziej z przodu, ale taki delikatny pomruk. Ale tutaj ciężko stwierdzić, czy jest to już diesel pod maską, czy może benzyna. Benzyny w BM-ach w tych latach też podobnie sobie tak buczały. Także dużej tutaj różnicy nie widzę. 34-letni samochód. Wyciszenie. Chyba jest nawet lepszy niż w moim Passacie B5 z 2005 roku. No przy wyższej prędkości troszeczkę, gdy tak sobie zrobimy, to jest to chyba takie charakterystyczne dla BMW, że bardziej najpierw jakby przód reaguje, później z delikatnym takim dosłownie opóźnieniem tył. No ale to chyba ze względu na to, że po prostu jest to tylno-napędowy samochód. Wiecie, no teraz to ja sobie w 2023 roku mogę mówić, że tam troszeczkę bujnie, troszeczkę tam układ kierowniczy, powiedzmy, trzeba się tutaj troszeczkę nakręcić na zakrętach, ale na początku lat 90. czy tam pod koniec 80. to naprawdę prowadzenie było tutaj no strasznie korzystne. W zasadzie jak tutaj tak sobie po tym rondzie szybciej skręcam, naprawdę spoko. Nic tutaj nie piśnie, nie skrzypnie, czy tam nie pierdnie nawet. No i dobra, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. W kolejnym już widzimy się na parkingu operacyjnym przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Mam nadzieję, że ten film, jak i ta maszyna, wam się niesamowicie podobały. No próby autostradowej jestem niesamowicie ciekaw. Proszę bardzo, znowu kocie łby, znowu cisza i spokój. Harmonia pełna. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.